Dobra, i wracamy do Pioniera SX1250. Wymiana kolejnych elementów, dwa tranzystory, trzy kondensatory i w dalszym ciągu jeszcze nam brakuje tutaj jednego kondensatora, ale powoli będziemy się posuwać z robotą do przodu. Tego Nishikona Feingolda też stąd wyrzucę. To są oczywiście bardzo dobre kondensatory, ale nie nadają się zbytnio do obszarów zasilacza, gdzie panują bardzo wysokie temperatury, tak więc on stąd musi wylecieć. Wygląda jeden ze zdemontowanych kondensatorów. Jakby go tak mocniej szarpnąć, to nam się tutaj cało otworzy. Dobra, i kolejny fragment płytki zrobiony, tranzystory, kilka kondensatorów. Tak naprawdę zostały jeszcze jeden rezystor, jedna dioda zenera, jeden kondensator. Uruchomimy urządzenie w celu pomiaru napięć. Powinno być plus minus 60 chyba 3 V. Na minusie mamy minus 63, na plusie 61. Zaraz sobie sprawdzimy, czy działa nam w pełni regulacja napięć. To wszystko wisi w powietrzu, więc tak, dodatnie nam się ładnie reguluje. I ujemne też nam się reguluje. Tak więc wstępnie jest ok. Ponownie wyciągnięte płytki driverów, ponieważ wcześniej nie zrobiłem jednej ważnej czynności. Nie wypolerowałem kołków tutaj stykowych. Myślałem, że sobie to zrobię później z zamontowanymi płytkami. Jednak łatwiej jest to zrobić, gdy płytki są wymontowane. Tak więc w tej już mam wypolerowane. Za chwileczkę wyciągnę drugą, wypoleruję. Oraz zasilacz, protektor, w każdym razie wszystkie takie złącza kołkowe na wtyczki muszą zostać wypolerowane. I witamy dnia kolejnego przy Pionierze SX1250. Amplituner pograł wczoraj kilka godzin. Ten zasilacz grzeje się niemiłosiernie, jest po prostu źle zaprojektowany. Tak zarówno od strony elementów, jak i od całego layoutu tej płytki. Jest to zbyt ciasno wszystkiego upakowane. Tutaj na jednym tranzystorze dołożyłem radiator. Planuję jeszcze zmienić radiator tego tranzystora i być może dołożyć radiator na tym tranzystorze, tylko że tu kompletnie nie ma na to miejsca. No ale jakoś to spróbujemy rozwiązać. Również grzeją się niemiłosiernie drivery tranzystorów szeregowych zasilacza. Tutaj też musimy coś dołożyć. Dobra, i przyszło troszkę brakujących części. Tutaj kondensatory do zasilacza, tutaj pojedynczy do zasilacza z energii. To jakieś tam zamówienie nie do tego sprzętu, przekaźnik. Tak więc powoli posuwamy się do przodu. I przekaźnik mamy nowy, zamontowany. Płytka jeszcze raz umyta. Wracamy do naszego zasilacza stabilizowanego. I kolejna mała cegiełka dołożona, zenerka wymieniona, kondensator wymieniony. Nadal mam jeszcze tutaj do wymiany dwa rezystory, na które w dalszym ciągu czekam, ale płytkę myję, wkładam do urządzenia i robimy kolejny test. Jak Państwo widzicie, cała ta naprawa przebiega etapami. Tutaj jest dołożony radiator, tutaj na tranzystorach sterujących też mamy dołożone radiatorki na obudowy TO92. I urządzenie przetestowane, teraz zbiera zakłócenia z telefonu, napięcia dają się regulować, bo po każdym złożeniu tej płytki robię test, więc wszystko jest ok. Zaraz sprawdzę, jak te radiatorki nam się tutaj sprawdzają, jak on sobie chwileczkę pogra. Witam Państwa kolejnego dnia. To już chyba dzień czwarty. Front panel mamy z amplitunera zrzucony. I plan na dzisiaj: zrobić jak najwięcej przełączników. W pierwszej kolejności zabierzemy się za isostaty wciskane. Te płytki trzeba odkręcić, odchylić do tyłu, tak aby mieć dostęp do przełączników. Po drodze oczywiście kondensatory, tranzystory, wszystko to, co na swojej drodze napotkamy.
Dobra, i płytki mam odchylone. Tutaj widzimy kilka tranzystorów. Są to głównie tranzystory 2SC 1313, 1312, 2SA 725, troszkę kondensatorów, potencjometry proste w zrobieniu, przełączniki również, a pod spodem isostaty wciskane. Pewnym utrudnieniem jest to, że wszystko jest tutaj na kołkach. Druty są, no nie są to skrętki, tylko po prostu druty. Tak więc jest ryzyko zawsze złamania takiego drucika. Tak więc trzeba z tym uważać. Tak więc zaraz sobie to wszystko rozbierzemy do czyszczenia. Dobra, i tutaj płytkę mam odłączoną od kołeczków. Tutaj przełączniki wymontowane. Tutaj jakieś dwa tranzystory 2SC1313 do wymiany. Dobra, pierwszy przełącznik zdemontowany w odróżnieniu od innych podobnych tego typu. Ten ma zdejmowane wieczko, w sensie z tych nidą od samego dołu do samej góry. Tylko wieczko jest zdejmowane, co znacząco ułatwia czyszczenie. I kolejny zespół przełączników, tym razem przełączniki wyboru wyjść głośnikowych. Te, o dziwo, nie były pryskane. Czas przejść do płytki z przełącznikami barwy. Mamy tutaj cztery drabinki rezystorowe. Jeden przełącznik załączający regulację barwy, garść kondensatorów, cztery tranzystory. W pierwszej kolejności przełączniki wymontuję, później pomierzymy kondensatory, chociaż te pomarańczowe tak szybko się nie starzeją, są hermetyczne, ale bardzo często też tracą parametry, dlatego trzeba to zmierzyć i będziemy mieli jasną odpowiedź, w jakiej kondycji są te kondensatory. Dobra, część kondensatorów wymieniona. Przeskoczyliśmy do przełącznika. Za chwileczkę zobaczymy, jak on jest w środku zrobiony. Z tego co pamiętam, nie ma tutaj żadnego pierścienia zabezpieczającego. Ogólnie te przełączniki są łatwe w zrobieniu. Należy tylko zwrócić uwagę i ostrożność przy rozginaniu i zaginaniu blaszek, ponieważ mają one bardzo niską trwałość. Dwa zagięcia i się ułamie. I oczywiście wszechobecny tłuszcz. Ale jak sobie weźmiemy tą stronę, to jest sucho. Czyli pomimo tego, że ktoś psikał, no to nic nie daje, bo tam, gdzie to smarowanie by miało coś pomóc, to tam nie dociera, zostaje wszędzie dookoła. Zostały dwa ostatnie elementy, przełącznik kabelkowy i ostatni z przełączników. Jeszcze kilka kondensatorów do zmierzenia, aczkolwiek setki wykazywały duże upływności, więc sądzę, że dziesiątki 2,2 mikrofarada też stąd wylecą. No i te cztery tranzystory, to jest chyba 2SC1312, też do wyrzucenia. Dobra, i płytkę mam polutowaną, kondensatory wymienione, tranzystory wymienione, przełączniki zrobione, płytka do umycia, ląduje na miejsce i za chwileczkę sobie urządzenie tradycyjnie uruchomimy i szykujemy się do uruchomienia. Wszystkie przełączniki, potencjometry działają prawidłowo. One co prawda wcześniej też nie dawały oznak problemów, bo były koszmarnie spryskane, ale teraz mamy pewność przynajmniej, że posłużą wiele lat bez żadnych problemów. Kołeczki zostały przylutowane na swoje miejsce, nic nie poobrywane, żadnych, można powiedzieć, negatywnych śladów i tak to zawsze powinno być zrobione. Dzisiaj kończę pracę, 2 godziny 20 minut. Jak będziemy już całkowicie kończyli serwis tego amplitunera, bo prawdopodobnie jeszcze jedna część filmu powstanie, bo nadal jest tutaj kupa roboty,
to wtedy zrobimy sobie ogólne podsumowanie czasu pracy przy tym amplitunerze. I witam dnia kolejnego przy Pionierze SX1250. Zabieramy się za serwis kolejnych przełączników i potencjometrów. Zabieram się za czyszczenie pierwszych elementów. Przełącznik zdemontowany, rozebrany, za chwileczkę potencjometr i tak od lewej do prawej strony wszystkie elementy do zrobienia. Dobra, i większość elementów zrobiona. Tutaj musiałem takie druciarstwo zrobić. Tu już w pierwszych momentach filmu Państwu pokazywałem, że są ścieżki pozrywane, tak więc tu biegną dwa mostki. No na to nie ma rady, niestety został potencjometr głośności. Może gdzieś tam był pryskany, zaraz otworzymy, zobaczymy. I mamy nasz potencjometr. Zazwyczaj tego typu Alpsy są zabezpieczone pierścieniem rozprężnym. Tutaj mamy niestety nic, tak więc potencjometr na tokarkę. Potencjometr to za duże słowo, to jest drobinka rezystorowa o określonej liczbie kroków. I przełączniki, potencjometry zrobione. Płytka jeszcze nie przelotowana, do końca nie umyta. Wymienione kondensatory na tej płytce, wymienione tranzystory. Wszystko działa jak należy. Tak więc powoli zbliżamy się do końca części drugiej. I ciąg dalszy Pioniera SX1250. W ostatnim fragmencie montowałem radiatorki, wymieniłem diodę Zenera, to była chyba dioda D3. Tutaj jeszcze muszę wymienić jedną diodę do kompletu od napięcia ujemnego, to będzie chyba dioda D1, oraz rezystory, które znajdują się w tym woreczku. Następnie przejdziemy do drugiej płytki zasilacza i tak naprawdę małymi kroczkami będziemy się zbliżać do końca renowacji. Zostaje jeszcze płytka preampu gramofonowego, demontaż radiatorów, demontaż tranzystorów, oddanie ich do malowania proszkowego. Te płytki są do pomycia, bo nie były myte, tak więc jeszcze troszkę tutaj roboty jest. Wszystkie elementy wymienione. Tutaj jeszcze jeden tranzystor był, o którym wcześniej zapomniałem. No tak to jest, jak się podchodzi do tematu co jakiś czas, bo a to nie ma części, a to inne tematy. W każdym razie tak, kondensatory mamy wymienione wszystkie, tranzystory te, które wymagały wymiany z powodu takiego, żeby użyte niewłaściwe, zostały wymienione, i te newralgiczne. Jeśli chodzi o tranzystory newralgiczne, to jest raz, dwa, trzy. Te tutaj małe sterujące zostały wymienione z powodu tego, że nie pasowały do reszty. Wyjściowe, szeregowe również. Cała reszta w oryginale. Dwa rezystory zmienione, zenerki zmienione, też głównie z takiego powodu, że jedna z nich była nieoryginalna. Płytkę jeszcze trzeba umyć i montujemy. I amplituner działa, palec nutowy założony, jeszcze zaraz chwileczkę sobie umyję te płytki. Kondensatory wymienione, płytka umyta, płytka zasilacza również. Tak więc może w dalszej części będziemy demontować tranzystory mocy, demontować radiatory i wysyłać je do, znaczy wysyłać za duże słowo, zawozić do proszkowego malowania, tak żeby troszkę ten sprzęt odzyskał blasku. A moim zdaniem, pomimo tego, że nie jestem fanem marki Pionier, no to mimo wszystko i tak uważam, że warto takie klasyki ratować. Tak więc do każdego sprzętu przykładam dużą uwagę, jeśli chodzi o serwis. Za chwileczkę sobie puścimy jakiś sygnał testowy. Aha, nie mam wtyczek podpiętych RCA. Dobra, to już nie będziemy w to bawić.
Jeszcze takie detale jak mostki do wyczyszczenia, o których wspominałem na początku. Sporo, sporo takiej drobnej kosmetyki. A że amplituner jest dość skomplikowany, dość duży, no to sporo takich elementów nam się tutaj zbiera. Aha, żarówki oczywiście do wymiany. O wszystkim trzeba pamiętać, żeby nie wypuścić sprzętu, który nie będzie w pełni zrobiony. Tak więc to jest koniec części drugiej. W części trzeciej robimy preamp gramofonowy, wymieniamy żarówki, demontujemy bloki mocy, robimy pozostałą kosmetykę, później ustawienia, składanie i finał. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.